i aktualizacja z początków maja, jak wygląda ta rabata, gdzie sobie przywlokłam pokrzywy i żywokost, co się tutaj teraz dzieje. Wsadziłam tam też śliwę. No, pokrzywy pięknie, już raz były ścięte na gnojówkę. Gdzieniegdzie są wiosenne kwiaty, które już przekwitają. Nie zapominajki, wszędzie się rozsiały i różne inne tutaj rośliny, czosnek, mniszek, no i tutaj żywokosty. Tak to sobie rośnie. Wszystko gotowe do ścięcia. Planuję zrobić już duży pojemnik gnojówki teraz, ale pokrywka mi się po... taka plastikowa połamała i muszę coś znaleźć, żeby przykryć ten taki duży pojemnik, który mam, i wtedy zrobię. Także już czas. Wszystko pięknie rośnie sobie. Tutaj jest taki półcień, bo tutaj mam czereśnie, która pięknie zacienia, także ładnie sobie te rośliny rosną.